Po godzinie 15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pile otrzymał telefoniczną informację o tym, że na płycie lotniska w Pile doszło do zdarzenia. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, doszło tam do zdarzenia pojazdu osobowego marki Mercedes, a także motocykla. Mercedesem kierował 19-letni mieszkaniec Piły, natomiast motocyklem 41-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Niestety w wyniku tego zdarzenia motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 41-letni motocyklista, mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, uderzył w bok Mercedesa, którym kierował 19-letni pilanin. Obu kierowców mogło ślepić ostre słońce. Obecnie policja pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo, z jaką prędkością jechał motocyklista, ale siła uderzenia była bardzo duża. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, pojazdy miały zgodę na poruszanie się po płycie lotniska. Motocyklista był instruktorem szybowcowym i pilotem samolotowym. Dzień wcześniej miał szkolić ze startu za samochodem wielokrotnego mistrza świata w konkurencjach szybowcowych Sebastiana Kawę.